Sing it. Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Profi, gramy dalej w... chyba źle poszedłem, a nie, dobrze poszedłem. Gramy dalej w Wiedźmina oczywiście, ja sobie poszedłem, oczywiście odcineczek po odcineczku nagrywam. Poszedłem sobie po herbatkę. Siema Kowal. No. Można coś... Zolda. Potrafiłbyś zrobić dla mnie odgromnik? Długi, metalowy... Wiem, co to odgromnik. W Mahakamie używaliśmy piorunochronów, w czasach, kiedy wy, ludzie, modliliście się do burzy. Zresztą do dzisiaj nie wiecie nic o piorunochronach. Dasz radę wykonać dla mnie piorunochron? Próbujesz mnie obrazić, czy po prostu gadasz dla samego gadania? Zrobię go za 50 oreni. No i git. Zgoda. Przyjdź później. Ojej, serio? Ale spoko. Spoko. Zrobię sobie tą misję. Sobie zrobimy tą misyjkę przy... O, najpierw. Potem pojedziemy. O, Zoltan. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Mam dla ciebie wiadomość od Iwina. Od Iwina? Nawet nie muszę czytać, dobrze wiem, czego chcę. Pamiętaj, Wiedźminie, elf, człowiek czy krasnolud, wszyscy chcą tego samego. Krasnoludzkich kobiet? Bardzo śmieszne. Zmiataj stąd, niedługo przy... No spoko. Piesio. Sam piesiu. Ciekawe, czy zrobił. Przyjdę za 20 minut. Bum. Przyszedłem. Już gotowy. Proszę. Git. Zarąbiście. Dobra. Czy napisałeś, że mam jakąś odpowiedź też? Bym chciał. Przygotowy. Tak, oto pismo. Zobaczymy. Dobry. No i gites. Lecimy tutaj. Chyba nie tutaj. No dokładnie. Lecimy tutaj. Ludzie to dziwne istoty. Dziwny jesteś. Włosy białe jak mleko. Czemu masz takie? Nie pytaj. Nawet nie pytaj, ziom. Flisak. Przypominasz słynnego białego wilka. Bo jestem słynnym białym wilkiem, man. Muszę wszystkiego doglądać osobiście. Dobra. Przewieź czas to. Masz. Jesteś gotowy? Tak. Płyń. I w ogóle można kurde jedynką, dwójką klikać, spoko. Tak jak w trójce, w Wiedźminie trójce.
Dobra. Najpierw pobiegniemy sobie tam, oddamy tego questa. A dopiero potem pójdziemy do tych do tego miejsca. Ale będzie potrzebny jeszcze chyba jeden. Bo z tego co mi się wydaje, żeby tam wejść. O nie, 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 pozdro, poćwicz. What the fuck? Zakon płonącej róży zawsze zwycięża. Zakon płonącej róży zawsze zwycięża. Wow, to oni nawet tu są? Aha, pozdro, oni byli tutaj obok, nie? Hello? Właśnie, to też musiałem... Naszym domem jest Brooklyn. Naszą panią Whitney. Żyjemy w zgodzie z lasem. Nikt nie potrafi poruszać się w gęstwinie lepiej niż my. I nie Nikt tylko w gęstwinie. Nie zna tak wielu leśnych sekretów. Jesteście szczęśliwe? Pod tym względem nie różnimy się od ludzi. Mamy swoje radości i smutki, chociaż nadchodzi nasz zmierzch. Wojna z ludźmi trwa, jest nas coraz mniej, a granice Brokilonu się kurczą. Powiedz mi coś o Brokilonie. Brokilon to niedostępna dla człowieka puszcza. Ojczyzna Driad. Królowie ościennych krain pragną zagarnąć las dla siebie. Dlatego na granicach wciąż trwają walki między ludźmi i driadami. Kto wygrywa w tej wojnie? Nasze łuczniczki są niezrównane, ale pomyśl chwilę, Wiedźminie, i sam sobie odpowiedz na swoje pytanie. Myślisz, że długo możemy się opierać brutalnej i bezmyślnej sile, która uczyniła z ludzi władców świata? Nie. Dlaczego nie dogadacie się jakoś z ludźmi? Bo z wami nie można się dogadać. Każde ustępstwo traktujecie jako przejaw słabości, a każdy akt dobrej woli uważacie za podstęp. Nigdy nie zaakceptujecie naszej inności. Nigdy. To smutne. Bywaj. No tu żeś dojechał. Siema, starszy druidzie. Jo, 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 jo. Skoro jesteście Nieprawda. Nie rozkazujemy naturze. A raczej stosujemy się do jej nakazów i żyjemy w narzuconym przez nią rytmie. Niemniej jednak potraficie poskramiać zwierzęta. I na przykład wywoływać burzę. Nie, nie, to znaczy tak, ale niczego nikomu nie narzucamy. Jakby to powiedzieć... Powiem krótko. Potrzebna mi burza. Potężna nawałnica z błyskawicami. Potrafisz ją wywołać? Potrafię, ale jak już mówiłem... Oczywiście zapłacę. Niech to będzie dobrowolna składka na walkę z dewastacją. Jak tak dalej pójdzie, to w ogóle golda nie będę miał. Gatunki i łapówki dla królewskich gajowych. 500 orenów. Uczciwych, nieoberżniętych. To za dużo. Wszystko drożeje, a żyć trzeba, jak mawiała znajoma czarodziejka. Zgoda. Niech będzie 500. Przyjdź, kiedy będzie... Ja pierniczę, 200 golda, nie? Jeden go. Ja pierdzielę. Przecież was powaliło chyba. Burza i a matka na nie bywaj. Dobra, ale mam tu dla kogoś wiadomość. Dlatego nie. Gdzie ten typ jest, lol?
ci tu ognisko. Słucham cię, biały wilku. Spoko. F5, żebym jak coś, to żebym nie musiał gdzieś daleko dymać. A cóż to? Cóż to, biały wilk, my friend. Będzie już do południa. Będzie git. Ten ziomek się pojawi. Jest, wywerna. Nie, to nie to, kurde. Tak zielono. Druid. Wow, to lata. To są wilki. Ale mogę to tu wolić. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. O, pozdro. Chcę wracać. Znaczy, wtedy byłem tutaj. Wieczny ogniu, wypełnij me serce. Zobaczmy tak. Jak ten typek się nie zna? Gwynblade. Ja pierdzielę. No. Dobra, pobiegnijmy do tamtego obelisku. Na razie tego typa tu nie ma. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. No. Myślałem, że nie mam do tego kryształu. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Ale level się bije powoli. Z tego co widzę. Aha, ty znowu powyrastały, nie? No pozdro. Ten koleś znowu odżył. Ja sobie tu wyczyściłem drogę, nie? A, dobra. Nie mam tego. Dobra, jeszcze o co chodzi. Tylko... lewa. Gdzie on był? Pylon Golem, dobra jest. Muszę zaczekać na burzę. Jestem ogrodnik.
Dobra, potrzebna nam jest burza. Ale żeby była burza, potrzebny nam jest hajs. Dom łaski. Nie ma wyjścia. Obelisk też w sumie możemy włożyć już. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. W ogóle dobrze biegnę? Biegnę dobrze. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Dobra, git. Okej. Dobra, ludziska, ja was nie będę zamęczał, bo tutaj pójdę teraz pograć w tego kościelnego pokera, żeby trochę hajsu zdobyć, nie? Bo tam potrzebuję 500. Więc trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo. Na razie.